15-lecie istnienia obchodziła pod koniec marca Miejska Galeria Sztuki MM w Chorzowie. Przy tej okazji chorzowscy miłośnicy sztuki mogą podziwiać wystawę plakatów profesora Tadeusza Grabowskiego. Dzisiaj obchodzimy 15 lat i 3 dni jej istnienia, bo galeria została otwarta 27 marca 2000 roku. I na tą szczególną okazję profesor specjalnie dla nas zaprojektował jeden ze swoich plakatów, plakat okolicznościowy, którym już pochwaliliśmy się z Państwem, pochwaliliśmy się przed Państwem na słupach ogłoszeniowych i mamy nadzieję, że ten plakat przez ten rok właśnie nam posłuży i będzie się Państwu podobał. Galeria powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków oraz samorządu i władz Chorzowa. W ciągu tych 15 lat tutaj odbyło się 175 wernisaży. Praktycznie wszystkie liczące się w polskiej sztuce plastycznej nazwiska można było tutaj spotkać. Wokół Galerii MM powstało środowisko miłośników malarstwa. Ja się dzisiaj bardzo ucieszyłem, słysząc, że prowadzący galerię czują taką opiekę ze strony Urzędu Miasta, bo wiadomo, że to podstawą jest to, że ktoś musi to utrzymywać, ktoś musi to finansować, wspierać wszystkie działania Galerii MM. Udaje nam się to zrobić, myślę, ku chwale i ku radości chorzowian. Dzisiaj praktycznie otwieramy 175. wystawę. Początkowo mieściliśmy się w miejscu, gdzie obecnie znajduje się foyer Chorzowskiego Centrum Kultury. Teraz od 2007 roku zajmujemy tutaj już te docelowe pomieszczenia. To bardzo wiele wystaw, ale to szybko mija, ponieważ w tej galerii pracują pasjonaci, którzy robią wszystko z pasją, więc praca, która jest przyjemnością, mija szybko i nie męczy. Mamy nadzieję na kolejne 15-lecia. Wystawę z okazji 15-lecia galerii zaprezentował urodzony w 1929 roku we Lwowie profesor Tadeusz Grabowski. Artysta w latach 1948-1953 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1954 roku. Bardzo się cieszę, że właśnie w tym miejscu mogłem spotkać się z ludźmi znajomymi, z którymi miałem kontakt od wielu, wielu dawnych lat. Galeria jest znakomicie się funkcjonuje, znakomicie się rozwija. Jest jedyna rzecz, która można byłoby pomyśleć jeszcze nad powiększeniem po prostu powierzchni. Ja myślę, że wystarczy nam to samo co dotychczas, czyli przychylne władze, które dbają o to, żeby ta galeria istniała, przychylni nam artyści, ludzie, którzy chcą odwiedzać to miejsce. To jest najważniejsze. Myślę, że przed Galerią MM jest znakomita przyszłość, jest to instytucja na pewno potrzebna. A co mnie cieszy, taka instytucja, do której owszem można wejść z ulicy, ale jednak ona wymaga pewnego przygotowania od swojego gościa, a nawet jeżeli ten gość wyjdzie stąd, to pewnego zastanowienia, co widział, jak to na niego wpłynęło. To jest piękne miejsce w naszym mieście i oby trwało, oby się rozwijało, doskonaliło i oby nadal skupiało tak wspaniałych ludzi jak do tej pory.